Dosłownie kilka minut temu na oficjalnym kanale Supercela został opublikowany nowy Brawl Talk i moi kochani, będzie to największa aktualizacja w tym roku w Brawl Stars. Wraz z tą aktualizacją do gry zostaną dodane dwie nowiusieńkie postacie, skiny Ragnaroka oraz Piasków Czasu, nowy tryb rankingowy z nowym Stardropem oraz nowy tryb Solo Showdown. I uwaga moi kochani, wy możecie też zgarnąć coś przedpremierowo. Supercell jak co aktualizację wręczył mi 7 kodów na złodzieja Edgara. Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie i zawalczyć o ten kozacki skin do Edgara, zatrzymaj film i kliknij pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu. Następnie odpal grę Brawl Stars i w komentarzu napisz hashtag Thief Edgar Giveaway. Możecie też w sumie tą frazę skopiować od kogoś z komentarza poniżej. Strzel łapkę w górę, jeżeli nie możesz się doczekać nowej aktualizacji tak samo jak ja i zaczynamy! Angelo jest pierwszym bohaterem nowej aktualizacji i dołącza do tria wraz z Willow. Mieszka w tunelu miłości w parku Star i uwielbia plotkować o innych bohaterach, żeby skłócić ich ze sobą. Angelo to snajper, który może utrzymać swój strzał, aby zwiększyć swoje obrażenia. W dodatku może latać nad wodą jak jakiś komar. Za pomocą swojego super ataku Angelo przywołuje część bagna, która rani i spowalnia wrogów, które wejdą wewnątrz bagna. To również wzmacnia ataki Angelo, infuzując jego strzały z trucizną. Angelo jest epicki bohaterem, który pojawi się ze skinem za 29 gemów, Angelo Elf, co czyni go jeszcze bardziej uroczym. Jeżeli jesteś nowy na kanale, zasubskrybuj go w tym momencie, ponieważ pojawi się jutro pojutrze nowy odcinek, w którym przedpremierowo będziemy testowali na wszystkie sposoby nowego zadymiarza Angelo. No to teraz czas przejść do drugiej zadymiary, która nazywa się Melody i jest mitycznym bohaterem, który pojawi się pod koniec marca. Uwielbia karaoke i jest troszeczkę dwulicowa. Może być delikatna jak Rosa, ale także ostra jak jej kolce. Melody to zadymiara z atakami na długim dystansie i ze średnimi obrażeniami. Jej unikalną cechą jest to, że za każdym razem, gdy trafi w cel, zdobywa jedną nutę muzyczną. Zdobyte nuty kręcą się wokół niej i zadają obrażenia przy uderzeniu. Melody może mieć maksymalnie 3 nuty unoszące się wokół niej, które znikają po pewnym czasie. Gdy jej super atak jest dostępny, może wykonywać aż 3 szarże, które muszą być użyte podczas czasu trwania aktywacji. I nie możesz naładować jej kolejnego super ataku, jeśli masz jeszcze jedną szarżę w zanadrzu. Czyli pomysł na tego zadymiarza jest taki, że musimy zebrać jak najwięcej nut wokół siebie, a później tą szarżą szarżować w przeciwników, zadając im dodatkowe obrażenia. No, bardzo ciekawa postać, troszeczkę może być skomplikowana, ale coś mi się wydaje, że i tak będzie na początku za mocna, coś jak Larry and Lavery. Melody pojawi się także z nordyckim skinem, Melody Sif, ale do nordyckich skinów wrócimy za chwilkę. Z nowego Brawl Talka dowiadujemy się, że do gry zostanie dodanych aż 6 nowych hyper ataków, o których nagram wam osobny odcinek. Pierwsze hyper doładowanie poleci do Cordeliusa, który od teraz będzie spowalniał wrogów w Królestwie Cieni. Bas podczas użycia hyper ataku będzie mógł dowoli korzystać ze swojego ulta, ale coś mi się wydaje, że chyba będzie jakieś ograniczenie. El Primo podczas aktywacji hyper charge'a zadaje obrażenia na 2 razy większym obszarze, przy czym po uderzeniu przyciąga do siebie przeciwników. Bell oznaczony strzał teraz będzie śledzić cel. Chociaż nie do końca kumam, o co chodzi, ale niedługo się przekonamy. Mury kiełka podczas hypercharge'a będą zadawać obrażenia bliskim wrogom, czyli ściana kiełka od teraz będzie stworzona z kaktusów. Guma do rzucia Bibi podzieli się na 2, jeśli trafi w cel, co może być mocne na mapach z ciasnymi pomieszczeniami. Do gry powraca również wydarzenie z hyper doładowaniem, ale tym razem tylko w trybie przetrwanie, którym nasz Ultimate Attack oraz Hyper Attack ładują się o wiele szybciej. Osoby, które zakończą challenge, otrzymają darmowe hyper doładowanie do losowego zadymiarza. To wydarzenie będzie dostępne od razu po aktualizacji, więc zostawcie łapeczkę w górę, jak chcielibyście, abym nagrał dla was z tego odcinek i żebyście się dowiedzieli, jakie hyper doładowanie trafiłem. Sezon marcowy nazywa się Piaski Czasu. Shelly otrzyma nowego skinka, Shelly Dancer, która strzela swoją lampą Aladyna. Dostępna w dwóch wersjach, tancerka Shelly Iris oraz tancerka Shelly Dahlia. Dynamike został sułtanem Mike'iem i teraz rzuca szlachetnymi klejnotami pochodzącymi z Gem Graba. Złodziej Edgar. Tego właśnie skina możecie zgarnąć. Wystarczy klikniecie pierwszy link w opisie, potwierdzicie, że macie zainstalowane Brawl Stars, a w komentarzu napiszecie hashtag Thief Edgar Giveaway. Do rozdania mam aż 7 takich skinów. Serge został Jeanem, Sir Jeanem. I wreszcie Chuck doczekał się swojego niesamowitego skina. Scorpion Chuck. Jest to skórka, która będzie dostępna w sklepie za 229 gemów. Chuck od teraz jeździ na pustynnym skorpionie. Ja oczywiście kupię tego skina i będę go testował na odcinku, więc subskrybujcie kanał, jak jeszcze tego nie zrobiliście. A teraz przejdziemy do dziwniejszych skinów z linii Line Friends. Słodkie misie powracają. Nowy odsłonie. Colette stanie się misiem Connie. Fun Gear Colette. Tak, ten bandycki misiek to jest Brock.
Rocket Brown. Mogę się założyć, że ludzie jak go zobaczą, to nie będą wiedzieli, że to jest postać Brocka. Gaz został słodką kaczką Sally, Balloon Sally. I od teraz rzuca balonem w kształcie misia Brown. Coś pięknego. Jeżeli jesteś fanem Thora oraz mitologii nordyckiej, no to ciesz się, mój drogi przyjacielu, ponieważ do gry zostaną dodane same kozackie skiny. Ja też już na przykład swój skin Thora prawie kończę. Zaczynamy od Mjolnira. Do mnie! Nope. Ja mam many chyba. Ale mam za to normalne mięśnie, silne. 15 kilo. Od teraz Bibi będzie rzucała takim młotem. Do gry zostanie dodanych 6 nowych skórek z serii Ragnarok, inspirowanych nordyckimi bohaterami. A to wszystko już w kwietniu. Baz zmienia się Fenrira Baza i od teraz będzie siał chaos w Star Parku. I będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych. Eld Fenrir Baz oraz Skuga Fenrir Baz. Loki teraz zamieni się w Chestera i jest to dla niego idealny skin. Cordelius staje się jednookim szefem i staje na czele, jako Odyn. Jessie zamieni się w Skadi i jest ekspertką od polowań. No i powracamy do Melody, która otrzymuje skina za 29 gemów i jest ona inspirowaną boginią Sif. No i na końcu Bibi, która zostaje Thorem i rzuca Mjolnirem, który uderza piorunami. Ten skin będzie kosztował 299 gemów. Trochę sporo, ale i tak go kupimy. Robotyczne skórki powracają do Brawl Stars. Jednym z nich będzie Mechaleon, a jego skin będzie kosztował 299 gemów i będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych. Shadow Mechaleon oraz Radiant Mechaleon. Mechanicznego skina też otrzyma Cold i jest on zwycięzcą kampanii Supercell Make. Ten skin otrzyma również dwie wersje kolorystyczne. Paragon Mecha Cold oraz Renegade Mecha Cold. No to teraz przejdźmy do kolejnych skinów. Jak to Dani powiedział, najbardziej gównianych w tej aktualizacji, ponieważ Spike będzie wyglądał jak zwykła kupa. Tego jeszcze nie było. Kieł otrzymuje skina rzucający kieł. Squeak od teraz nazywa się Squeaky Note i został pofarbowany na żółto. Będzie kosztował tylko 29 gemów. I tego chyba nikt się nie spodziewał. Kupa Spike, który od teraz rzuca główienkiem. A ostatnim najbardziej cringe'owym skinem jest Primo Shark. Jest to oczywiście nawiązanie do piosenki Baby Shark. Wszystkie nowe cringe'owe i gówniane skiny przetestujemy już w następnym odcinku, więc subskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Teraz przechodzimy do omawiania nowego trybu Solo Showdown, w którym zbieramy pucharki. Nowy tryb Solo Showdown będzie nazywał się Włamanie. 10 graczy walczy ze sobą jak w zwykłym trybie solo, ale aby zdobyć trofea w tym trybie, musimy je zbierać podczas meczu, eliminując graczy lub boty, lub będąc ostatnim żywym, który został na mapie. Gdy 5 graczy zostanie wyeliminowanych, na mapie otwierają się portale, które musimy odnaleźć i dzięki nim uciec z mapy, wraz ze swoimi pucharkami. Ale oczywiście portale nie aktywują się od razu. Najpierw musimy na nie wejść i poczekać na teleportację, która zakończy mecz. Jeżeli zostaniemy wyeliminowani, tracimy wszystkie swoje pucharki. Jeśli wyeliminujemy bohatera, możemy zabrać wszystkie jego trofea. Na mapie nie ma trującej mgły, więc strefa się nie zmniejsza, a portale rozstawione są w różnych zakamarkach mapy. Jeśli nikt nie ucieknie przed końcem czasu, wszyscy przegrywają. Nowy tryb będzie dostępny wraz z nowym sezonem. I wyobraźcie sobie, że już nigdy nie zagracie Power League, ponieważ Power League umarło. I na jego miejsce wchodzi nowy tryb, który nazywa się trybem rankingowym, w którym będziemy zdobywali nowe stardropy. Nowy tryb będzie bardziej korzystny, bardziej zabawniejszy i bardziej sprawiedliwszy. W tym trybie możemy grać tylko bohaterami na poziomie 9 lub wyższym, więc powinno to wyeliminować wiele losowych błędów. Od brązu do złota mecze będą na zasadzie pojedynku bez banów, tak jak w Mega Świni. Będzie to znacznie przyjemniejsze dla wszystkich. Natomiast od diamentu do mistrza wracamy do tego samego formatu, czyli dwie wygrane rundy oraz bany. Możemy awansować do diamentu, tylko jeśli masz co najmniej 12 bohaterów na poziomie 9 lub wyższym. Dla większej przejrzystości został dodany nowy pasek postępu, na którym zobaczymy, ile punktów zdobyliśmy i ile straciliśmy po meczu. To wszystko może być kontrowersyjne, ale ranga będzie resetowana każdego sezonu, ale damy ci przewagę, żebyś szybko to odrobił. Ten bonus jest dostępny tylko jeśli grałeś w trybie rankingowym i sezony rankingowe trwają teraz tylko miesiąc. To nie koniec nowości i zaskoczeń, ponieważ w nowym trybie rankingowym będą występować również modyfikatory map i to zupełnie nowe. Wszystkie modyfikatory będą wpływać na obie drużyny w ten sam sposób i to do nas należy dostosowanie strategii do danego modyfikatora. Nowe modyfikatory to szybki strzał. Kiedy atak trafi w cel, od razu ładujemy amunicję. Będzie to mega kozacki tryb dla Piper, Mandy oraz Belle. Drugi modyfikator to zaplanowana detonacja, która stopniowo niszczy otoczenie. Trzecim modyfikatorem jest wielki kolega. Wszyscy bohaterowie mają tyle HP, ile bohater z największą ilością punktów życia w drużynie. Czwartym modyfikatorem jest przenikliwa amunicja. Wszystkie obrażenia zadają obrażenia przez czas. Ostatni tryb to Super Buzz. W tym trybie wszyscy zadymiarze są odporni na spowolnienia i unieruchomienia. Co sezon
Supercell chce mieć około 3 modyfikatorów na sezon, żebyśmy my, gracze, nie musieli się uczyć wszystkiego od nowa za każdym razem. No i mam teraz pytanie do Was, co sądzicie o nowym trybie rankingowym z modyfikatorami? Polepszy to gierkę, będzie bardziej ciekawsza, czy zniszczy ją doszczętnie? Dajcie znać w komentarzu. Do gry zostaje dodany nowy typ nagród, nazywany nagrodami rankingowymi. Tą nagrodą jest Star Drop rankingowy, z którego możemy otrzymać te same kosmetyki lub błyskotki, co w lidze Power League. Jeżeli graliście Ligę Mocy i zdobyliście wszystkie kosmetyki i skórki, otrzymacie za to błyskotki. Wszystkie ekskluzywne skiny z Ligi Mocy z poprzednich sezonów zostaną dodane do nowych rankingowych Star Dropów. Do zdobycia będzie również skórka sezonowa, która będzie dostępna częściej w Star Dropach rankingowych. Jeśli ją znajdziesz, to otrzymasz ją za darmo. Koniec z opcją zakupu, aby ją odblokować. Wszystkie skiny dodane do rankingowych Star Dropów pozostaną tam na zawsze. I możemy zdobyć te skórki, grając tylko tryby rankingowe. Oprócz rankingowych Star Dropów będą dostępne również legendarne Star Dropy. Pierwszy legendarny Star Drop możemy zgarnąć na randze Diament. I ponieważ sezony trwają miesiąc, wszystkie te nagrody mogą być zdobywane co miesiąc. Zostaje również dodany nowy tryb nagrody dla wszystkich kart walki. Zostanie ona automatycznie zastosowana, gdy osiągniemy odpowiednią rangę. Każda ranga ma aż 3 warianty. I jest ona ulepszana za każdym razem, gdy osiągniecie tę samą rangę w innym sezonie. Jeżeli nie chcecie tego wyświetlać, możecie wyłączyć tą opcję. Przyciski zgłaszania graczy zostały zaktualizowane, więc teraz toksyczni gracze, miejcie się na baczności. Wszyscy gracze od teraz mają wskaźnik reputacji. Jeżeli dostaniecie czerwoną kartkę, to zostanie zawieszeni w trybie rankingowym. Odzyskać reputację możecie tylko poprzez normalną grę. Do zgłoszenia graczy mamy 3 opcje: griefing, cheating oraz bad random. Każda z tych opcji jest bardzo dobrze wyjaśniona. Bad random polega na tym, że zgłaszamy gracza, który nie potrafi totalnie grać. Grief play jest to osoba, która stoi w miejscu, nie atakuje i sabotuje drużynę, żeby przegrała. A trzecią rangą jest cheating. Zgłaszamy graczy, którzy używali haków, botów oraz innych niedozwolonych programów. Zgłoszenia są ograniczone do 10 dziennie. Aby ograniczyć nadużywanie zgłoszeń. Do gry zostaną dodane również zadania rankingowe. Niektóre tryby rankingowe zostaną również dodane do Mega Świni. Chwała dalej daje kosmetyki, tła, animowane profile i emot ikony. Zostały wprowadzone również poprawki animacji dla niektórych skinów. Kolejni zadymiarze otrzymują nowe oraz srebrne skiny oraz wyzwanie Mistrzostwa Brawl Stars wraca w marcu. Dużo nowości, dużo zmian i już się nie mogę doczekać nowej aktualizacji. Jeżeli wy również, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, zanim kupicie jakiś karnecik zadymiarski, skorzystajcie z kodu FAR. Was to nic nie kosztuje, mi sporo pomaga, także dziękuję każdemu za wsparcie. Widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, zadymiarze, hej! I pamiętajcie, bierzcie udział w konkursie na złodzieja Edgara.